i tym razem go zabijemy. Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku symulatora jelonka, tylko co prawda teraz jesteśmy, nie wiem czy można to nazwać człowiekiem. Może wybierzmy kogoś innego, może wróćmy do jelonka, jak wrócić do jelonka chyba? A dobra, po prostu Q trzeba kliknąć, okej, jesteśmy jelonkiem i wracam do tej gry tylko dlatego, że chciałem sobie wbić dla fanu do tej gry i ogólnie postanowiłem pokonać koalę, nie? I strzeliłem sobie w koalę w jej tyłek po prostu i tak naprawdę ona nic sobie z tym nie zrobiła i tak strzelam i ona zeszła aż do połowy życia tylko dlatego, słuchajcie, że strzelałem tym, co nie? I panda tak jakby przyjmuje do siebie jakieś parę strzałów, dopóki nie zacznie nas atakować, a te parę strzałów potrafią zadać tyle damage'a, możemy zejść dosłownie do połowy jej życia. Proszę bardzo, jeszcze jeden strzał. I teraz się chyba przejmie nami, tak mi się wydaje, więc możemy założyć teraz inne rzeczy i strzelić wszystkim, co się da i próbować zdjąć tą koalę za wszelką cenę. No mimo wszystko jest to ciężkie, ale... ale spróbuję jeszcze raz. Ja będę próbować, dopóki jej nie zabiję. No muszę. No po prostu musi się to w końcu udać, bo to jest przesada, że tej koali nie mogę zabić. A co jakbyśmy wyciągnęli z tego miecz świetlny? Ponieważ miecz świetlny, z tego co pamiętam, bije więcej niż ta broń. Poczekajcie, weźmy to. Weźmy to i uderzmy na przykład coś takiego. No, to się dowiedziałem. Poczekajcie, uderzmy budynek. Dobra, dobra, idziemy po koale w takim razie. Droga koalo, nie wiem czy wiesz, ale masz przesrane. Masz naprawdę przewalone, przecież ona nic mi nie zrobi. Dobra, puściłem miecz. Czekajcie, czy tu jest smok? Ja szukałem tego smoka ogólnie. Ej, jest smok. Dobra, przemieńmy się z powrotem w naszego jelonka. Pozbądźmy się tych głupich pingwinów tutaj. Poczekajcie, jeżeli mamy smoka. Czekajcie, bo jak się lata ogólnie? Okej, i jak teraz latamy? Poczekajcie, pozbądźmy się tego głupiego tornada tutaj. Wow, ten smok jest tak mocny. Poczekajcie, zejdźmy niżej. Jezu, ile on bije? Ile ten smok bije? Przecież panda zleci teraz tak szybko, że ona nawet nie zdąży się obudzić. Zobaczcie, co jest. Dobra, wiecie co? Możemy się z nią pożegnać ogólnie, bo ja szukałem tego smoka. Chciałem nagrać odcinek specjalnie i szukałem smoka wszędzie, ale go nigdzie nie było. I teraz patrzę, o, smok, spoko. Idziemy do pandy. Proszę bardzo, widzowie, jak pokonać pandę? Wystarczy zionąć trochę ognia. O, pokonaliśmy ją chociaż. Smok sobie przeżył. Koala nie żyje. Ja... nie żyje. Ale ciekawe, czy odblokowaliśmy dzięki temu nową rzecz tutaj. Czy jest tu... oh, jest tu nowa rzecz! Czy możemy mieć teraz dwie pandy? Słuchajcie, widzowie, wiecie, co to oznacza? My teraz będziemy takim terminatorem. Zobaczcie, mamy dwie pandy, które we dwie walą laserem. Jedyne, co musimy jeszcze odblokować, to zły ending i wtedy będziemy mogli przybrać jeszcze jakąś inną postać. Więc jedyne co trzeba zrobić, to tutaj miazgę w mieście, porozwalać wszystkie budynki, a to jest takie szybkie, że aż chore po prostu. No jedyne co robię, to sobie latam, niszczę wszystko dookoła, policja mnie ściga i zaraz wchodzimy do... a ja nie muszę chyba niszczyć nic, mogę wejść do tego portalu, prawda? Czekajcie. Okej, możemy wejść i robimy zły ending. Uwaga, pokonaliśmy jeszcze raz tego głównego bossa, znaczy głównego, to nie jest ostatni boss i tym razem go zabijemy. Będziemy brutalni, zabijemy go elo. Bez zastanowienia. Szkoda, że czarny ekran się zrobił. Co? On go po prostu niesie. Czy on go włoży w cement? Jak ty chcesz to zrobić? On to podniesie całe. O kurde. Co jest z tą grą? Jeszcze taki wzrok zabójcy. No i słuchajcie, a może mu smutno? Co? Czy my cały czas siebie zabijaliśmy? O, to tym razem chyba ostatni, bo więcej miejsc nie ma. To dobrze świadczy. Czemu mamy takie długie łapy? O co chodzi? Proszę bardzo, cała rodzina... No nie, no ziomeczku, czemu ty sobie opaskę nakładasz?
Tak, teraz my jesteśmy bosem i teraz my rządzimy tą krainą. I co my odblokowaliśmy tutaj? Bo mamy smoka, mamy wszystko praktycznie i brakowało nam jednej rzeczy. Właśnie tego nam brakowało. Ogólnie jakby tak stanąć, to nawet krzak zniszczyliśmy idąc do przodu. Także widzowie, witajcie w serii niszczenia świata miniganem. Co to jest? Ej, pierwszy raz to widzę. Co to za delfiny? Czemu one mnie biją? Co jest? No ten minigun nie jest jakiś super mocny, to było oczywiste. Ale co to są za delfiny? Smoczku, pomóż, bo te frajerskie delfiny mi... O, policja. Frajerskie delfiny uprzykrzają mi życie, a ten smok jest znacznie mocniejszy. Jeszcze jakieś owce do mnie przyszły. Myślą, że mnie pokonają, kiedy ja już... rozwaliłem bossa świata i byłem większy niż nasz świat cały. One, owieczki chcą mnie pokonać, nie no, super. Także teraz jakbyśmy wsiedli na smoka, to pokonanie takiej koali tutaj, to jest dosłownie chwila. Lekko ją dotknąłem i już umarła, co jest? Możemy też oczywiście polecieć do tej ryby, ta ryba też nie jest żadnym, dosłownie żadnym wyzwaniem. Obróci się tylko głową do... Ona od nas ucieka nawet, nie? Ona od nas ucieka, bo wie, że ma przewalone. No właśnie o to chodzi. Także teraz możemy pięknie, ładnie czyścić świat. Czy możemy zniszczyć ten główny budynek na środku w końcu? Nadal nie możemy go zniszczyć, nie podoba mi się to serio. Ale to jest monstrum, lecę sobie przez budynki, po prostu przelatuję i się wszystko, dosłownie wszystko niszczy. To jest aż straszne, jaka jest różnica mocy teraz, a kiedyś. No zobaczcie, mamy w chwilę bossa już, nawet w mniej niż chwilę. Co prawda nadal mogą nas zabić owieczki, ale całe miasto jest już opustoszałe. Zobaczcie, kto by się spodziewał, że jelonek będzie z miniganem na głowie i będzie latać na głupim smoku, który potrafi rozwalić wszystko, dosłownie wszystko, nie ma nic, co by się nam oparło. I jeszcze jakby tego mało było, to możemy statkiem pływać i niszczyć wszystkie owieczki, które staną nam na drodze. Co to ma być? Ogólnie z tą żyrafą jest coś nie tak, bo jak biegam, to ta głowa się tak buguje. Macha tą głową. Co jest? No, ale jesteśmy teraz potężni. Jesteśmy teraz mega potężni, bo mamy te lasery, nie lasery. No wszystko możemy dosłownie pokonać. I jakbym teraz zebrał wszystkie możliwe bronie, czemu ta żyrafa tak się dziwnie zachowuje? Nic z naszej głowy nie widać, jesteśmy tak zamurowani tym wszystkim. Jeszcze jest tu jakieś głupie sharknado, które próbuje nam zrobić krzywdę. Możemy się pozbywać tornada i przy okazji, słuchajcie, latać dzięki miniganowi i innym rzeczom. No zobaczcie, nie trzeba nic w tej grze już robić. Jesteśmy królem wszystkiego. A ten laser w ogóle tak wywala w samochody w kosmos, no zobaczcie sami, nie? Bierzemy laser, proszę bardzo. Bardzo. No, teraz samochód wybuchł, poczekajcie. Czekajcie, ale tu ktoś stoi. Czemu tam jest gość jakiś zakopany? I my możemy się przywitać. Okej, okay. To jest dziwne, pierwszy raz to widzę. Możemy dać jej poroże swoje. Możemy też tańczyć. Nie no, super gra. Ona za mną chodzi teraz! Co jest? Co to ma być? Czemu ta gra mnie... zaskakuje na każdym możliwym kroku. Czy ona też będzie niszczyć wszystko? Ziomeczku, chodź. Chodź, będziesz podbijać świat ze mną. Czy mogę ją zniszczyć? Nie mogę jej zniszczyć. Tylko, że ona nie zdąży do niczego podejść, bo ja niszczę wszystko dosłownie na hita. To jest straszne. Dobrze, ale jako, że jesteśmy już mistrzem świata i nikt nas w żaden sposób nie może pokonać, to wszystko słuchajcie na ten odcinek. Serio? Serio? Czemu jakiś głupi samochód mi przeszkadza się pożegnać? Czemu ja mu tak mało biłem? O co chodzi? Czemu tam pies... Czemu tam pies daleko tańczy? Czemu on tańczy? Dobra, nie przeszkadzamy mu ogólnie. Jedziemy na wolniejszym koniu od nas, słuchajcie. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. I ja was żegnam. O, koń.
Czemu koń umarł? Wsiadłem tylko! Zostawcie lajka, żeby odżywić konika. Jeden lajk to jedno życie więcej dla konika. Ja wszystkim ludziom tak mogę robić? Nie, ja was nie żegnam, słuchajcie. Musimy jeszcze armię swoją zrobić. Muszę to po prostu zrobić, muszę. Boże, to jest cudowne! To jest cudowne! Zobaczcie, ile ludzi! I z każdego można jelonka stworzyć. No, co prawda ciężko utrzymać swoją armię, bo oni wchodzą we mnie i mi przeszkadzają. Ale to jest cudowne, no. Biegnie za nami masa jelonków, które są mega szybkie. I niszczą wszystko po drodze. To jest straszne. O, nawet achievementa dostałem. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pozbądźmy się tych brzydkich broni z twarzy. Może wreszcie siebie zobaczę. Ja was żegnam. Jelonek z miniganem was żegna. I z naszą armią. Czemu oni są więksi ode mnie? Nie podoba mi się to. Pa, pa.